na co dzień udowadniają, że dobra zabawa jest możliwa również bez alkoholu. W sobotę już po raz 24 odbyły się obchody Dnia Trzeźwości w Brannej Leśnicy. Abstynenci świętowali, bo mieli co świętować. Wszystko rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena w Brannej. Witam na 26. obchodach Dnia Trzeźwości w gminie Brenna w naszym kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena. Witam wszystkich uczestników tego spotkania. Witam księdza Romana Berkę, który sprawuje tę najświętszą ofiarę proboszcza z Górek Wielki z parafii Wszystkich Świętych. W naszym kościele znowu coś się zmieniło. Przybyła w tym roku ikona rodziny Ulmów, a także relikwie rodziny Ulmów, które zostały wprowadzone 21 lipca do naszego kościoła. Rodzina Ulmów to też można powiedzieć patronowie trzeźwości. Z tego, co opowiadał postulator procesu beatyfikacyjnego, to była bardzo święta rodzina i też modlimy się do tej rodziny przez ich wstawiennictwo o jedność i świętość naszych rodzin. 26. spotkania trzeźwościowe na tak zwanych jarowiskach. Mogę nadmienić, że są to moje 19. spotkania. Uczestniczę w tych spotkaniach od początku mojej drogi trzeźwości. Tu rozpoczynamy mszą świętą. No jest dzisiaj taka szkoda, że nie będzie naszego kapelana, księdza Leśniaka. Nie będzie księdza niezapomnianego, charyzmatycznego księdza Władka Zonzla. No tak się stało, że ich nie będzie dzisiaj. Szkoda. Po mszy spotykamy się na polanie, na jarowiskach, gdzie odbędzie się zabawa, festen. Jak to zwie, ale jest to takie, mogę powiedzieć, spotkanie radości, zintegrowania ze wszystkimi trzeźwiejącymi. To jest wpisane, to jest w kalendarzu, jest to wpisane właśnie w ten miesiąc trzeźwości. Odbywa się to corocznie. Który wspominałem, ksiądz Władek, tak go nazywam, Władek Zonzel, który też mi towarzyszy w mojej trzeźwości od początku mojej drogi. No i właśnie za tydzień jedziemy do Kamesznicy na kolejne spotkanie. Jest to coś podobnego jak tutaj. Następnie odbył się festyn, który zorganizowała gmina Brenna, Ośrodek Promocji Kultury i Sportu. Doborową zabawę zapewnił zespół Music Staś. Z kamerą festyn odwiedził Mariusz Jaszczurowski. Wiedzamy śmiech do nowych miejsc, gdzie będzie czas odgrać seks. Na każdą chwilę chciał oddać nam. Ty dla mnie, dla ciebie, ty dla mnie, dla ciebie.